Witam wszystkich z powrotem na moim kanale. Mam na imię Igor i dzisiaj wezmę was na kolejną wycieczkę po mojej okolicy. Pójdziemy sobie do okolicy na stację, która się nazywa Seijo Gakuen Mae. Jutro jestem umówiony, żeby właścicielowi nowego mieszkania zapłacić za mieszkanie, za ogólnie te wszystkie koszta, które muszę zapłacić, czy jakieś tam pieniądze za podziękowanie i tak dalej. Postanowiłem, że chcę mu kupić jakieś tam dobre, nie wiem, słodycze, jakiś alkohol, cokolwiek i zanieść. Więc postanowiłem, że się przejdę właśnie na tą stację. Tam jest pełno jakichś sklepów, takich droższych, lepszych. Przy okazji stwierdziłem, że wezmę kamerę i sobie obejrzymy, co ciekawego jest po drodze. Więc bez przedłużania, widzimy się za chwilę. Właśnie znalazłem sklep z importowanymi rzeczami, jakiś taki mały, chyba prywatny, i znalazłem coś, z czego się bardzo cieszę, mianowicie Kapuciner Weissbier, czyli trochę smaku domu i nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować, ponieważ nie wiem, jakoś jednak europejskie piwa smakują całkiem inaczej. Nie powiedziałbym, że lepiej, to znaczy lepiej, ale może lepiej, bo mi ich brak, ale pora to spróbować. Jak to się w Niemczech mówi? Zum Wohl. Do Seijo Gakuen Station. Nieopodal tej stacji jest coś, co się nazywa Ultraman Shotengai, czyli ulica taka zakupowa poświęcona Ultramanowi. Jest tu pełno figurek z Ultramana. Tu jest akurat Kanego, czyli jeden z potworów, z którymi walczy Ultraman. Jest bardzo chciwy i chce zabrać wszystkich pieniądze. Zaraz sobie zobaczymy, co jest w ogóle tutaj na tej ulicy. Byłem tutaj raz, pamiętam, że jest sporo właśnie takich tematycznych rzeczy a propos Ultramana, więc zobaczymy, co nas tutaj czeka. Oszukali nas. Tutaj za mną kiedyś była statua wielka Ultramana, ale w tym momencie jest jakiś remont tutaj przed stacją i ją zabrali. Okazuje się w ogóle, że tutaj jest ta ulica Ultramana dlatego, bo tutaj się znajdowała ogólnie produkcja serialu. W ogóle może dla niewtajemniczonych, Ultraman to jest taki Power Ranger japoński. Chyba nawet pierwszy taki bohater w kostiumie. Potem jeszcze przechodziły Kamen Ridery i tak dalej, właśnie nasze Power Rangersy, to znaczy nasze, one też były japońskie. I w tym miejscu tutaj znajdowała się po prostu produkcja całego tego serialu, który się rozpoczął 55 lat temu. Wszędzie tutaj wiszą w ogóle banery, że jest 55. rocznica Ultramana. Wyszedłem właśnie ze sklepu, który się nazywa Kaldi, ponieważ jest obecnie w nim coś, co pomyślałem, że chyba będzie fajnym gestem dla właściciela. To są w ogóle najgłośniejsze rzeczy w Japonii, pacinko. Są właśnie w Kaldi rzeczy, które wydaje mi się, że będzie takim miłym gestem dla właściciela nowego mieszkania. A przy okazji sam sobie to kupiłem. A mianowicie są to toruńskie serca, legendarny smak, pierniki nasze polskie. I one się pojawiają co zimę
u nas w właśnie Kaldim i co zimę się nimi objadam. Trochę taki smak domu. Udało się, zakupiłem jeszcze jedną rzecz dla właściciela mieszkania jutro. Nie będę jej niestety wyjmował, bo znam siebie. Jest to bardzo ładnie zapakowane. Podejrzewam, że jak ja to wezmę do ręki, to zaraz podrę. Albo coś się z tym stanie, więc pozwólcie, że nie będę wyjmował. Pokażę może jakieś zdjęcie czegoś podobnego tutaj gdzieś. Jest to dokładnie, nie wiem co to jest, ale przypomina to bardzo takie mooncake'i chińskie. I w środku jest anko. Nie było to jakieś drogie, to kosztowało jakieś 10 dolarów za 8 sztuk. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić dobre wrażenie na właścicielu tego mieszkania. Bo dobrze chyba mieć dobre stosunki z nim. Mi się wydaje, taką mam nadzieję. Teraz powoli będę wracał już na swoją stację, ale wracam znowu na piechotę, więc może jeszcze coś zobaczymy. Jest ciemno i też ja będę się powoli żegnał. Jestem już bardzo niedaleko mojego domu. Mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się podobał. Jeśli się podobał, to zapraszam i motywuję do zostawiania łapek w górę, subskrybowania oraz pisania komentarzy. Żegnam się z wami bardzo. Było mi bardzo miło. Na razie.